Cześć, tutaj ja, Konie Szlejch. W tym filmiku chciałabym Wam pokazać moje kilka rzeczy z końmi. Zapraszam do oglądania. To jest drewniany konik, zrobiony z drewna. Jest on bardzo ładny i bardzo realistycznie zrobiony. Tylko tego konika wadą jest to, że ma trochę brzydkie uszy. I ma trochę za bardzo obniżony ogon, ale naprawdę ten konik jest bardzo ładny i bardzo mi się podoba. Tego konika się maluje farbami. Ten konik został zakupiony w Zakopanem. Kolejna rzecz to przyczepka na bluzkę, na bluzę lub na kurtkę albo na sweter, nie wiem, na co chcecie. I ta przyczepka jest bardzo ładna, jest na tej przyczepce narysowany, znaczy, no nie wiem, po prostu jest na tej przyczepce koń rasy Pinto. Ten koń jest bardzo ładny. Nie wiem, czy to jest rasa Pinto, ale o ile się nie mylę, to jest właśnie ta rasa. I to tyle o tej przyczepce. Nagrywam ten filmik ponad szósty raz, więc jeżeli się pomylę, jeżeli będę się gubić, nie wiem, jeżeli będę się zamyślać albo jąkać, to bardzo Was przepraszam, ale po prostu jestem już trochę wkurzona, bo za każdym razem jak nagrywam, ktoś do mnie dzwoni domofonem, ktoś do mnie dzwoni do mieszkania, ktoś do mnie dzwoni na telefon i za każdym razem naprawdę nic musi, po prostu nic się nie udaje. Tutaj mamy album z naklejkami. Moje ulubione konie i kucyki. Ponad 100 naklejek ze zdjęciami koni. Wielki plakat. Tutaj mamy taki wielki plakat, tak jak to było napisane. Ja tego plakatu nie rozłożę, ponieważ on jest bardzo duży. Naprawdę, on jest wielki i nie wiem, czy nawet by mi się zmieścił w kadrze. Chwila, musi się wyostrzyć. No kurde. No dobra, wyostrzyło się. Ja tego plakatu nie rozłożę, ponieważ on jest bardzo duży i nie wiem, czy on by mi się nawet zmieścił w kadrze. A nawet jeżeli by się zmieścił, to bym musiała pokazywać moje łóżka, moją podłogę, nawet może moje nogi. A po prostu nie chcę, żeby było to wszystko widać, więc to sobie pomińmy. O, tutaj macie kawałek tego plakatu i tutaj są rasy koni. Moje ulubione rasy koni. I tutaj mamy instrukcję, jak korzystać z tej książeczki. Tutaj mamy różne takie plakaty. Tutaj są dwa konie Haflingery, Żrabaczek i mama albo tata. Tutaj jest czarny koń trakeński. A tutaj znajduje się koń rasy Quarterhorse. O, i tam widzicie już moją siatkę. Tutaj mamy naklejki. Dużo jest trochę tych naklejek. I tutaj mamy taki plakat z rasami koni. Koń pociągowy, koń arabski biały, koń rasy Quarterhorse, koń przewalskiego. Siwy koń rasy łotewskiej ze źrebakiem. Źrebię. I kut szetlandzki maści Palomino. I to jest cały album. Bardzo śliczne naklejki. Okej, kolejna rzecz, ale już ostatnia, niestety. Tutaj mamy taki jakby też album z koniami. Tutaj mamy naklejki, a tutaj mamy obrazek. I love horses. Tutaj mamy drugi obrazek i tutaj mamy po prostu kolorowanki do kolorowania. Tych kolorowanek trochę jest, ponieważ to jest całkiem grube. No. Przejdziemy do kolejnego obrazka, tylko muszę przewinąć te strony z tymi kolorowankami pustymi. Tutaj mamy dziewczynkę, która wyszła z koniem jakby na spacer do ogrodu, albo coś w tym stylu, albo na łąkę. I tego konia odciąga, żeby nie ruszał kreta, czy tam
trawy. A tutaj mamy drugi obrazek z innymi kolorami i z ładniejszym tłem. Tutaj mamy kaczuszkę i ładniejszą maść konia i ogólnie ładniejszy obraz, bo tam z tyłu są góry, a ja góry bardzo lubię. I tutaj mamy właśnie takie puste rysunki do pokolorowania. Tutaj mamy obrazek z dziewczynką, która skacze na koniu. Te obrazki po prostu są śliczne. Horses, dreams. I tutaj mamy właśnie te kolorowanki. Potem mamy kolejne obrazki. Tutaj mamy klacz albo ogiera ze źrebakiem nad morzem. A tutaj mamy klacz ze źrebakiem gdzieś na łące, chyba w zimę, przy zachodzie słońca. Albo przy wschodzie, nie wiem, ale chyba raczej przy zachodzie, bo są bardzo ładne takie kolory. Sorry, że widzieliście moją stopę, ale tak mi się ujęło w kadrze. I tutaj mamy puste rysunki do kolorowania. I tamte naklejki, co były na samym początku, możemy oczywiście je wklejać tutaj do rysunków, do kolorowanek. Tutaj mamy rysunek chyba z parą albo z braćmi albo z siostrami. I to po prostu są dwa konie na łące. A tutaj są dwa konie gdzieś przy górach z taką ohydną czaszką. Ogólnie uważam, że ten obrazek jest o wiele, wiele ładniejszy. No i tutaj mamy po prostu do kolorowania rzeczy. A tutaj mamy trzy dziewczynki, które jeżdżą konno. Drugi obrazek. No. I dalej tak i już do końca. A tutaj mamy podpowiedź, jak można narysować konia. Dwa kółka. Nadal dwa kółka z głową konia. Potem już trochę się dorysowuje i potem się koloruje i ściera się po prostu te ślady tego ołówka. I to by było w tym odcinku na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Kolejny odcinek wkrótce. Zapraszam do subskrybowania, zachęcam do subskrybowania. Dawajcie łapki w górę i oczywiście piszcie komentarze i piszcie pytania. Bo chcę zrobić Q&A, więc pa, pa.